Moi drodzy, będziemy dzisiaj testować 5 trików z TikToka na zarąbistą cerę. Każdy z tych trików jest zupełnie inny. Do każdego daję wam link, do produktów też będą linki, wszystko przygotowane na dole w opisie. Będzie się działo to, to i to, między innymi. I zaczynamy! Odpalmy sobie pierwsze nagranie. I'm gonna show you this life-changing facelift concealer hack. This is how I used to do my concealer, triangle under the eye. It's a very bright, very dramatic concealer everywhere. With this technique, you strategically place it on the inner and outer corner of the eye going upwards, and this will lift the face. If you have dark circles, just use a color corrector before your concealer. This uses less product, so it looks more natural, but you can use it for everyday or dramatic looks. I always set my concealer with a powder just to make sure that nothing creases. This is literally a facelift without the surgery, and your face will be snatched. Super lifting ryja. Totalnie w to wchodzę, totalnie chcę to spróbować i czuję, że to może naprawdę dać fajny rezultat. Ja biorę dobrze kryjący Infallible L'Oreal, bo taki korektor tego typu jest po prostu idealny do tego. Zastanawiam się tylko, czy taki jasny, czy super jasny. Ten może wyjść mi białawo, więc wezmę 322. Ja mam delikatnie zrobione oczy i brwi i odrobinę kremu BB i ciupeńkę różu tutaj. Wszystko jest na mokro, więc bez problemu mogę w to rozprowadzić. Concealer, chciałam powiedzieć. No wiecie, o co chodzi. Ona tak tutaj ciągnie. To ma być pociągnięte w ten sposób. I tak. I aha, tutaj nos. Dobra, ja mam tutaj kolczyk, ale mój nos jest tutaj wąski. Mi bardziej chodzi o ten taki lift, co się tutaj robi. To jest maksymalnie podobny pędzel do tego, którego użyła. Ta typiarka. Najpierw ten. Potem tutaj. I tak, tak, tak. To jest takie trochę reverse cat eye, nie? Śmiesznie, że nie ciemno, na ciemno, tylko na jasno do odwrotnej strony. Cyk. Chyba za mało trochę go tutaj użyłam, taka cienka była warstwa, ale... podoba mi się, co mi się tutaj zrobiło. Tego nie ma po tej stronie, nie? Właśnie dlatego chcę na połówce robić, na połówce, nie? No bo widać te różnice. Dołożę odrobinę. Dałabym jeszcze odrobinę tu, bo mam zagłębienie pod okiem i zobaczyłabym, co się dzieje, jak dam tutaj przed nosem. I wtedy tu i to ciągnę do góry. Każdy musi sobie takie rzeczy też w oparciu o znajomość swojej własnej twarzy zrobić, nie? I resztkami jeszcze pociągnę to. No dobra, trochę odrobinę tego różu sobie starłam, no ale dorobię, co tutaj się wydaje kompletnie naturalne. Nadrobimy tą mini stratę. Not bad. Not bad. Widzicie ten lifting tutaj? Ja totalnie widzę. I tak jak to w jakiejś formie stosowałam, tak tego zupełnie nie. I to jest totalnie rzecz, którą zamierzam robić. Bo czasami używam w tym miejscu jaśniejszego pudru, ale po co, jak można to dużo lepiej korektorem zrobić od tego kącika ust. No totalnie... totalnie approved. Dorobiłam sobie drugą połówkę i zobaczcie, jak wygląda normalnie, jak laleczka ryjek. Yeah. Teraz czas na sposób na piegi. I tego sposobu jeszcze nie testowałam wcześniej. Cute. Super. No dobra, ja mam bronzer z Kobo, bo uwielbiam go, jest matowy, nie zawiódł mnie nigdy. I po prostu woda różana, a nie jakiś drogi online nighter. Słuchajcie, i kielon do wody, wiadomo, nie? Wiadomo! I teraz tak, ile go tu napryskać? Raz, dwa, trzy. Ale mój ma chyba, mój więcej chyba tutaj daje. Raz, dwa. Kurde, nie umiem wcelować, co ja jestem. Dobra, mam trzy pryśnięcia. Cztery nawet prawie. Mam takie ładne narzędzie do zdrapywania. Tak subtelnie tutaj zdrapiemy powierzchnię. Kurczak! Dobra, chyba okej, nie?
No dobra, mam takie coś. I teraz to bagienko sobie miksuję. Teraz czuję, że jest w porządku, bo jest po prostu taka mocno czekoladowa woda. Wezmę do tego nowy pędzelek, bo tamten ten stary jest już cały sklejony. A chcę uwalić same końcóweczki, bo tak jak widzę, jak Sophie to robi, to właśnie są same końcówki, więc zamaczam. O, tak to wygląda? Coś czuję delikatnie, bardzo delikatnie. I jak jest? O Jezu! To tak delikatnie, że już nie widać prawie. Tyle co nic, dobra. Mogę odważniej, to dobry znak. Jezu, czułam, jakbym naprawdę się mega mocno bryzgała, a to ledwo widać. O tyle dobrze jest połączenie takich dwóch substancji, że te plamki są jakby takie półprzezroczyste, bardzo subtelne. Bardzo spoko wydaje mi się teraz, na ten moment. Ten sposób dla osób, które właśnie chcą mega delikatne piegi. To jest bardzo, bardzo lightowe. Bardzo lightowe, bardzo delikatne. Tutaj je troszeczkę rozmyję, te, które mam pod okiem, bo pod okiem się nie ma zwykle piegów, tylko właśnie tu gdzieś na policzkach, w okolicy noska. No zobaczcie, na kamerze z bliska na banki widać. Są super subtelne, super delikatne. Ani metodą na spray do odrostów, ani metodą jak stawiacie kropeczki na przykład produktami do brwi, nie uzyskacie tak delikatnego efektu. To jest takie super subtelne. One są maciupeńkie. Całkiem okej, ale ja wolę ten spray na odrosty. Szybciej i mocniej. To jest moja dewiza życiowa. Ryło zmyte i gotowe na underpainting, czyli technikę, którą poleca Scortez. Obejrzyjmy. It's time I introduce you all to the world of underpainting. What is underpainting, you ask? Let me tell you. Underpainting is putting your highlight, your concealer, your contour, and sometimes your blush underneath your foundation. And what that does is enables it to show through. Now, this is quite heavy makeup, so I wouldn't recommend it daily, but if you're into that, you can do whatever you want. This is amazing for HD photography and HD video. So you put your concealer on like this, I recommend something much brighter because foundation's going on top, and then you start blending it out with a powder brush. After that's blended out, you apply your cream contour like this, around the lips, the nose, the cheeks, the forehead, things like that. You don't blend this though. So then you put on your blush, and after you look like something out of the Lion King stage production, you get your foundation and you get a duofiber brush, and you're gonna start buffing that in. Just like this. And after you're done, this is what it should look like. As you can still see the highlight, the contour, and the blush, but it shows through from underneath the foundation and not on camera. This is amazing. Lecimy zatem. Zacząć miałam od konturowania na mokro. No, taką wielką HD Pro Ultra Revolution paletę. Co sprawia, że już czuję, że mam więcej punktów mocy. A nie, nie od tego miałam zacząć. Od najjaśniejszego. Tak, mam najjaśniejsze zacząć i potem takim, taką łopatką wytegować. Fakt, że tutaj znowu używam tego Lorca korektora i on jest bardzo mocny. Nie daję go tak dużo jak on, bo ja nie wiem, czy jego concealer to jest taki kryjący skurczysyn, jak ten mój. Pach, 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 pach. W ogóle nie używałam takiego pędzla ze 100 lat i jest ekstra. A jak teraz to robię, to sobie myślę, że chyba jestem miętka w te klocki i właśnie to o to chodzi, że to ma być takie heavy, a nie teraz ja sobie roztarłam i wygląda w ogóle tak życiowo, co nie? No bo będzie szedł potem na to ten cały podkład i tak dalej, więc dokładam, nie rozmiękczając tego przekazu i tego pomysłu, bo mimo, że ja ostatnio nie noszę w ogóle takiego ciężkiego makijażu twarzy, to nadal jestem mega chętna, żeby próbować takich trików. O, jest. Okej, no to teraz ciemny kontur. Włożyłam ten palec, jak widzicie, w paletę. Ale w nie ten kolor, który potrzebuję. Nabieram z palety. Kremowy, cudowny. Matowy bronzer. I lecimy. Zrobię nawet to, słuchajcie. Normalnie tego nie robię, bo mój nos jest wąski, jak cholera. Że zniknie zaraz. Ale zróbmy to. Róż. To jest Golden Rose, on jest cudny.
Podkład wezmę True Match i Duo Fiber Brush, tak jak dokładnie jest wedle polecenia na filmie. I okrężnymi ruszami. W ogóle lecą mi dzisiaj rzeczy, kopię się w rzeczy, ja kopię rzeczy, ja mam urazy jakichś palców w ogóle, a nagle teraz mi tutaj nie chce pompka działać na przykład, nie? Bo właśnie coś źle wcisnęłam, czułam jak przeskoczyło mi coś w środku i chyba sobie zepsułam podkład. Kryzys zażegnany, rozprowadzam go tam mniej więcej równomiernie w tym pędzlu i robię te takie krótkie ruchy rozblendowujące. No właśnie, najbardziej się boję, wiecie, tego policzka. Staram się też tym pędzlem nie robić jakichś takich wielkich ruchów i robić te same rzeczy po obu stronach twarzy, no bo wiecie, kiedy mam go ubrudzonego w konkretnym kolorze, to żeby to jakoś tam, wiecie, trzymało się kupy też. Potem to sobie na środku zrobię, o, potem tutaj przy tym jasnym. No wiecie, tak normalnie kontynuuję to wedle kolejności, która wiem, że będzie sprzyjać tej technice, nie? Powiem wam, że te łyżki są super. Tu jeszcze odrobinę rozblenduję. To prawda, ja czuję to od razu w ręku, że ten konkretnie pędzel mega się do tego nadaje właśnie, do tego mieszania. Jest na tyle miękki, ale konkretnie działa, że czuć tą kontrolę nad tym wszystkim w rękach. No i trzeba przyznać, że... Znaczy też wybrałam, wiecie, dobre produkty, które wiem, że dobrze się rozcierają, a nie jakieś gówniane... Nie jakieś gówniane gówno. Udawajmy, że ta peruka jest dobrze przyklejona, czy coś. Ale to czoło, kurde... Trzy ruchy teraz zrobiłam przecież, nie? Gadając tutaj z wami. Wow, dobra. Teraz ta strona nosza. Nie spodziewałam się tego i myślałam, że będzie moja twarz wyglądać ciężej tak jakby. A nie wyglądasz tak bardzo ciężko, bo użyłam rzeczy, które mają mocne krycie, jakby są dobre w swojej strukturze. I dobrze pracują ze skórą, więc ta twarz naprawdę wygląda inaczej, jakby inaczej niż jakbym zrobiła to w odwrotnej kolejności i inaczej niż jakbym użyła produktów suchych. Tutaj, w tym świetle, w tym wszystkim wygląda naprawdę spoko. W sensie, że wygląda jak skóra, mimo że tutaj tego makijażu jest całkiem sporo, nie? No to przy tej poprzedniej technice, tej pierwszej, z tym takim liftingiem, to ten korektor był na przykład dużo bardziej widoczny, nie? Ta skóra była bardziej taka namalowana niż tutaj. To jest naprawdę bardzo ładne. Moi drodzy, jak czegoś nie jestem pewna w ogóle z tego filmu, w ogóle dzisiaj, to tego, co właśnie teraz robimy, tego, co właśnie teraz testujemy. Meredith, której film zaraz zobaczymy, z jej, można powiedzieć, rytuałem podkładowym, to jest jej standard. Ona z tego słynie na TikToku. Zobaczcie w ogóle, zobaczcie to. Mówiąc, typiara wali podkładu tyle, co przeciętnie używa się w ciągu 2 tygodni. Jednego, płynnego, potem, znaczy kremowego, potem płynnego, rozsmarowuje to, jakby się po prostu balsamowała, po czym przyklepuje wszystko gąbką, rozblendowuje to wszystko i to całkiem dobrze siedzi na jej skórze. Sporo osób widziałam, że testowało ten trik i specjalnie nie patrzyłam, co im wychodziło w tych filmach, bo nie chcę w żaden sposób tego się sugerować. Dla mnie jest najważniejsze, jak to działa u mnie. Wzięłam podkłady, których ona używa, ale też które lubią się z moją skórą, więc no wiecie, mamy duże szanse na powodzenie tego eksperymentu. W ogóle róbmy to. No biorę ten podkład. Uff. Dobra, ten też jest dosyć płynny. No, na to jeszcze troszeczkę podkładu. Okej, okay. Liquid Camouflage Catrice, nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie, tylko nie na sweter! Padło na biurko 0,5 cm od swetra. Okej. Dobra, rozsmarowujemy to gówno. Czuję się idiotycznie, naprawdę.
Ale no... No i jak? I że to powinno mi się teraz tutaj... Ale jakie potem bydmia odcięcie na szyi, nie da rady. Nawet jak się używa dobrze dobranego podkładu, to zawsze potem ma się odcięcie na szyi. Shit, mam z paznokciami tyle podkładu? Dużo. No dobra, i teraz, żeby to rozbędować, mokra gąbka czysta. No na pewno gąbka pomoże, bo dzięki temu podkład mocno siada na skórze. Dzięki w ogóle rozprowadzeniu palcami podkład się, można powiedzieć, nie marnuje, no bo nie wchłania się w żaden pędzel czy gąbkę. Wtedy bardzo dużo go rozprowadzamy po całym ryłku. A teraz wiecie, zobaczycie dużą różnicę na bank między częścią rozklepaną gąbką, a tą, która nie jest. No i teraz co mam zrobić z moim kolczykiem, z którym mam duże problemy właśnie? Głomina i będzie wyglądać tak. Wyobrażajcie sobie, że to jest zaszpachlowane. Ale widzicie, przybija przynajmniej kawałek mojej prawdziwej skóry. No i tu jest rozklepane gąbką, a tu jeszcze nie. Nie? Tak. No powiem wam, że jesteśmy w stanie tutaj zakryć wszystko na tej skórze tą metodą. O, co mi w łokciu jakiś przeskoczył? Jaki to jest dzień straszny. Jak rozklepuję już ten podkład gąbką i po drodze się rozsypuje już, to słuchajcie, nie czuć go tak mocno na twarzy. Nie ma tego poczucia. Ja pamiętam, ja wiem, bo 3 minuty pamiętam jeszcze ostatnie, ale słuchajcie, nie ma takiego uczucia, że jakbym miała tyle, ile mam, ile wiem, że mam na tej skórze, ale wyglądam tak śmiesznie, jakby ktoś mi wykasował coś, jakąś warstwę w ogóle mnie, jakby ona została skasowana, co nie? Jest trochę takie wrażenie. Ja bym nie chciała tak chodzić. Chociaż u szczytu moich preferencji makijażowych miałam taki moment, gdzie lubiłam naprawdę heavy make-up i robiłam go na co dzień. I twarz też była mocno, mocno zakryta, ale nigdy to nie było tak dużo produktu. Nigdy nie było tak dużo, bo zawsze uważałam, że zawsze chciałam użyć możliwie najmniej produktu, żeby osiągnąć swój efekt. Więc używałam często takich, które były mega kryjące, ale to... Powiem wam tak, ja w tym nie będę chodzić. Nie zamierzam jakoś tego powtarzać, ale to w pewnym sensie ma swój sens. Czyli używanie najpierw paluszków do rozprowadzenia podkładu, a następnie gąbki. Więc to jest mega spoko. Ale też w ogóle nie chcę w żaden sposób przejmować ludzi, którzy noszą machę, bo macha na ryju czy brak machy na ryju nie robi z człowieka dobrego ani złego człowieka, nie? Więc lecimy do piątego sposobu, który dla mnie jest mega ciekawy i który sprawdzimy dzisiaj przez cały dzień. Czy się trzyma, bo trwałość jego i komfort noszenia w ciągu dnia jest tutaj też kluczowa. Ale w międzyczasie, jak zmywam, to zobaczcie, jak mogę... Jakby... Lecimy, moi drodzy i moje drogie, z Jaridą, która odwraca całą rutynę twarzową. Właśnie tak. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one, and I just lightly dab it all over my face. Not too much. Then take some setting spray. It could be any setting spray. I usually use the NYX one. After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your fucking makeup is gonna look. And it's gonna stay on 24/7 and it's not gonna crease. It's a technique that's probably still used by so many other people. I heard that it's been used for like a long time, but I just found out about it. And honestly, look, I don't have the beauty filter on. Try it on you and let me know if it works. Mówi tak, żebym jej uwierzyła, ale muszę sprawdzić, żeby jej naprawdę uwierzyć. Więc zacznę od moisturizing cream. Wezmę tego wiankowego odżywczego kremu, bo on jest po prostu ideałem, jeśli chodzi o nawilżenie i lekkość pod makijaż. Nie nakładam normalnie pędzlem, ale teraz jest mi
łatwiej i jest delikatniej dla mojej skóry, jak już tyle ją pocierałam dzisiaj. Teraz leciutko pudru po całej twarzy. Ja użyję tego z Vibo, on jest delikatny, fajny. Użyję swojej metody, którą bardzo lubię, czyli puszka. Puszku? Puszka? Jak to się prawidłowo się... Lightly dab all over the face. No i ja to robię. I jest to super dziwne, że pudruje krem. No ale właśnie na tym to wszystko polega, że ma fajnie wyjść. To jest taka ładna cera bez niczego, nie? No ale teraz setting spray. Użyję wody jaśminowej. Okej. I na to baza, której ja bardzo rzadko używam. I mam na przykład tą z Bourjois. Ma całkiem dobre recenzje. A jej za bardzo nie znam, bo widzicie, nawet jej nie otworzyłam. No i ja bazę najczęściej kiedyś rozprowadzałam palcami. No i czy powinnam w ogóle w tej metodzie to zrobić? Może wezmę pędzel, będzie lepiej. Bo boję się, że wiecie, że zrobię sobie bagno zaraz. Okej. Dobra. Robimy to razem jakby. To. Widzicie, jak bardzo to jest na żywo. Duo Fiber. Wklepany. Wklepana baska. I co się dzieje? Taka się śmieszna teraz, nie? Wygładzona skóra wydaje pod palcami. Dobra, i na to podkład. I podkład jest ostatnim krokiem, jeśli chodzi o twarz. Wiadomo, jeszcze policzki zrobię, ale no tak, polecę z tym trumaczem, dlatego, że to jest taki basic, dobry podkład, o kremowej konsystencji, płynny, niezawodny. Boję się, że to się jakoś zważy tutaj. I robię to standardową swoją metodą, czyli gąbeczką. No ma być, wiecie, anti-crease. Ma się nigdzie tutaj nie zbierać, ma być mega trwałe. No i zbadamy to. No jak na razie wygląda na tym kawałku bardzo ładnie. I jest to troszkę bardziej matowe wykończenie niż normalnie ten produkt ma. Wydaje mi się, że to właśnie dzięki temu, co tutaj jest pod spodem. Wklepałam sobie odrobinę różu w policzki w usta i patrzę na moją twarz tak z bliska. I oprócz tego, że się troszkę bardziej wyświeca niż jest to dla mnie komfortowe, zwłaszcza w tych miejscach, bo ja tutaj nie lubię. Strasznie mi kusi, żeby tu przypudrować, ale chcę... może tak zrobimy. Z jednej strony przypudruję, a z drugiej zostawię. I tylko tą okolicę, którą lubię przepudrowywać. No bo z jednej strony chcę testować technikę, ale z drugiej strony dostosować ją do siebie i do swoich potrzeb, nie? No bo to jest bardzo ważne. Więc tutaj daję troszkę pudru, tylko w to miejsce. Cyk, cyk, cyk. O. Więc jest taka różnica, zobaczcie. Tylko z tym. A i tak już mi się to już mi się podoba. Moja twarz wygląda troszeczkę jednak inaczej niż jakbym zastosowała taką standardową kolejność. I ja to widzę. Ja widzę, że jest trochę inaczej. Nie powiedziałabym, że jest lepiej albo gorzej. Jest po prostu troszkę inaczej. I moim zdaniem kluczem tutaj jest to, jak to się u mnie zachowa wieczorem. Więc widzimy się w mojej łazience. Narka. Nosiłam maskę. Przytulałam się, wycierałam, jakby dużo rzeczy się dzisiaj działo, nie oszczędzałam tej twarzy właśnie specjalnie. I jest pięknie, jest cudownie. Jak bardzo blisko mogę być, żeby było widać moją skórę. Ja będę cały czas mówić. Proszę pokazywać moją skórę. Aż tak? A ja będę mówić wam, słuchajcie, bo linki do wszystkich tych produktów, których użyłam dzisiaj i też do tych wszystkich TikToków, które dzisiaj testowaliśmy razem, macie oczywiście w opisie. Sponsorem tego odcinka jest Allegro i w ogóle kocham te odcinki Allegrowe, bo wszyscy wywalnie tym zyskują. Ja na przykład w tym odcinku specjalnie opracowałam takie produkty, które wiedziałam, że są sztosowe, których używam, które są... No po prostu są bardzo dobre, a wy macie je taniej, bo na Allegro one są taniej. Z drugiej strony są od super sprzedawców, więc tam nie ma w ogóle, nie ma lipy. Allegro ma swoje promo, wy macie super ceny, a ja mogę tworzyć dla was takie super odcinki i to jest cudowne. I mnie wzięło w ogóle na takie sentymenty wieczorne. I jest tutaj porter, przyszedł do łazienki i go wezmę, co nie? Gotuś? Uciekł. Słuchajcie, ostatnio mega wpadłam w tego TikToka. Powiedzcie, co jeszcze przetestować. Widziałam, że tam jest dużo takich TikTokowych produktów w ogóle.
Więc podsyłajcie mi śmiało propozycje, jestem totalnie otwarta i strasznie lubię takie nowe testy, strasznie lubię jakieś wyzwania z nowymi technikami, których normalnie bym w ogóle nie zrobiła i nie chcę ich robić na co dzień i wy pewnie też tak macie, ale tego totalnie spróbujcie, ale i też tego takiego liftingu tutaj korektorem, pach, pach, totalnie sztos, no i light piegi, jak dla mnie mega. Dziękuję wam bardzo. Jak dla mnie dobranoc.